jednym zdaniem, co takiego jest w show biznesie, że chcesz nim być? Bo dodatkowe pytanie. Wiesz, że dzisiaj jesteś wymieniana w dwójce kobiet, które są porównywane do ciebie. I to nie jest Krystyna Janda i Danuta Stenka. A kto to jest? Pani Janoszek i pani Derpiński. I nie wiem, czy to jest dobre towarzystwo. Wiekowo? Dobre. Dziękuję za zrozumienie mojego pytania. Nie, chodzi mi o to, o pewien rodzaj takiego pędu do rozpoznawalności. Tak, tylko że... Uzależnienie nie, od nie, bo wiesz co, bo ludzie powiedzą, a, że Derpiński, Janoszek, że one udają, to ja też udaję. Wiesz, jaki jest mój problem? No. Że ta cała moja komplikacja nie jest spowodowana udawaniem, tylko brakiem udawania, wiesz? Szczerością, tym, że sobie z czymś nie radzę, że popełniam błędy publicznie, że publicznie jestem zaniekarcona, że potem próbuję z tego wychodzić i czasami nie zawsze dobrze, rozumiesz? I to jest mój problem, bo gdybym ja trolowała przez całe 2 lata swojego 2,5 roku bycia w mediach, funkcjonowania i dzisiaj powiedziała, że to był trolling, robiłam to do zasięgów, a tak naprawdę to jestem normalna tam Marysia z Muranowa. A jesteś nienormalna Marysia z Muranowa? Ja, wiesz co? Ja ci wiesz, nie, co, napiszę ci na kartce, wiesz co, żebyś na ściągę. Wyjesz? Co? Za krótko aparat na zęby nosiłam, widzisz? I co, myślisz, no, że to i ci się z Emily? Jakubie, teraz zamiast wiesz co, no, będę używała Jakubie. Dobrze. W dalszej części swojej wypowiedzi zdemaskowała też, że nie przygotuje się do wywiadów, a to jest... Nie, daj to, no przestań. Wymieniliśmy się dokumentami? Zastanawiam się, co ty tam masz. Wziął, rozwalił wszystko. Masz tam ściągę? Ja, no. Tak? A to do tego wrócimy. Bo tu jest popisane poradnik, jak trollować Kubę. Nie ma takiego poradnika. Nie, bo chciałam powiedzieć, że 2 godziny temu, oho, zanim tutaj przyjechałam na nagrania, tak, to odebrałam powołanie do wojska. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pewne jest, teraz Ruscy nie wejdą. Jak to się rozniesie na wschodzie, jak to trole poniosą, to Putin mówi, a idź w chuj! A idź w chuj z Marianną, nie gada!